Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie i pozdrawiam. Idziemy dzisiaj. Widzicie, gdzie stoję samochodem? Tam. Idziemy nad jeziorko. Idziemy nad wodę. Witam Was, pozdrawiam serdecznie. Dawno żeśmy tu nie byli, tak? Nad wodą. Także pospacerujemy sobie. Są te lasy nad wodą. Ładne, czyste. Oby. Sprawdzimy je w tym roku na pewno, ale pójdziemy tam, w tamtą stronę i zobaczymy, jak to wygląda tam nad wodą, czy tam się coś zmieniło, czy jak to tam. Mam woreczek ze sobą oczywiście, jakby tak coś, nie daj Boże, leżało, jakieś śmieci, no to trochę pozbieramy, tak? Zobaczymy. Mamy też tutaj te papy, co tu leżały. A już jest czysto tutaj. Nie ma. A właśnie. Ja wiem, co miałem tutaj zrobić. Jeszcze muszę Wam to pokazać. Teraz sobie widzicie, przypomniałem, jak jechaliśmy tu z Aresem. Tu jest. Bo to na pewno mi tego nikt nie wziął. Nie sprzątnął. Tu trzeba przywieźć sprzęt. Ciężki. Widzicie, tu jest taka górka. Ja nie wiem, co tu pod tą górką jest. Widzicie, bo tu są jakieś foliaki, jakieś takie rzeczy. Tego nikt tu nie ruszył. To jest chyba jakiś żużel. I trzeba było to trochę pokopać i sprawdzić, co tu jest w ogóle. W tej kupie. Nic ciekawego się nie zapowiada w każdym razie. No dobra, to jak sobie przypomnę o tym, wezmę sprzęt. I pokopiemy troszkę, no nie? Wyciągniemy te folioki tutaj, to wszystko. I tam damy do kubła, bo tam jest kubeł, widzicie? No, także spoko. A my idziemy tam na dół, zobaczyć, jak to tam wygląda. To widzimy się nad jeziorkiem już. No to troszkę się zdziwiłem. Zobaczcie, jak jest fajnie. Czyściutko. Przynajmniej tu od strony plaży. Ale wiecie, to nie jest to, że ludzie nie śmiecą. Tylko po prostu, ja wiem, że tu ktoś chodzi jeszcze i sprząta. Także dlatego jest tak po prostu czysto. I to mi się podoba. Także ja dziękuję bardzo wszystkim sprzątającym. Nie tylko tym, co tu sprzątają, ale wszystkim. Także jest super. Ja jestem tutaj zadowolony. Nie ma tu ani jednego śmietnika. Coś tu widzę. Coś tu widzę. Nie, jakaś rura, ale nie wiem, czy to komuś będzie potrzebne. Dobra, zostawiamy grill schowany. Zostawimy na razie. Czy to jest, wiecie, ktoś sobie może zostawił albo coś. Dobra, to tam nie idziemy. Chociaż może tu pod te trzciny podejdę i zobaczę, jak tam wygląda. Co? Idziemy zobaczyć, a potem wrócimy się. Pójdziemy tam. W tamtym kierunku. Zobaczcie, jakie piękne widoki. Chociaż zimno dzisiaj strasznie. Obym nie musiał worka wyciągać z kieszeni. Ale by było super. Jak było chociaż raz tak. Być, iść na śmieciuchy i nie rozbierać nic. O, ale by było super. Tak jak na grzyby się idzie. Idzie się na grzyby i się nic nie rozbiera. Ale dobra, zobaczymy. Ares, wymąchałeś, co? Poszłem za nim i znalazłem parę śmieciuchów. A widzicie gdzie? Tam, wpchane. Pod brzeg. Pod brzeg wypchane. Jeszcze weźmiemy to w jakichś pochaczykach. Tu po robalach. Zobaczcie, jak zakamuflowane. Widzicie? O. Proszę. O, jeszcze tam głęboko, patrzcie, gdzieś tam. Tak. Daj słoiczek. Jeszcze tam coś jest. Zobaczymy. Tu coś widzę. Co to tu jest? Kapselek, a to weźmiemy już. Dobra.
No i tu jest jeszcze parę śmieciuchów. Tu, tam. Teraz tam wejdziemy. Posprzątamy to. No dobra. Pakujemy do wora. No tam już nic nie ma. Dobra. Zimno jest, powiem wam. Dobrze, że takiego wiatru nie ma. Widzicie, nad jeziorem jak jesteśmy, to od razu jest inny asortyment śmieci. Są puszki po robalach, po jakichś śledziach, po jakichś takich tych, widzicie, po chipsach, po piwach, po jakichś takich. Na razie zobaczymy, jak to wygląda. No tak na razie jeszcze nie ma tak tragicznie, ale widzicie, jaki jest asortyment śmieci. Od razu widać, że to po wędkarzach. No dobra, lecimy dalej. Pójdziemy tam brzegiem, troszkę pozbieramy, oby już nic nie było. Ale lepiej się przygląda, co ja robię. No wiecie, no powiem wam tak. No jest troszkę śmieci. Może tak padają, wiecie, tu buteleczka, jakiś folioczek, tam butelka, tu folioczek, tam jakieś inne po przynętach, jakieś takie inne rzeczy, no ale nie ma tak tragicznie jak kiedyś. No. Kiedyś to było strasznie. Po prostu ja zrobiłem takie dwa razy takie trzciny, znaczy z tej strony. Z tej strony trzciny to miałem cały wór butelek wszystkiego. Teraz już widzicie, jest coraz lepiej. Także dobra, idziemy tam jeszcze. Jeszcze przejdziemy kawałek. Pośnupać tu. Oby było jak najmniej tych śmieciuchów. Tam chyba grzyb robić rośnie, ale to już w przyszłym roku. Wam tak. Chodzę, śmieciuchy zbieram, ale po drodze tutaj, przy tych sosenkach, zobaczcie, taki rydz mi się trafił. Mleczaj rydz. Tak? Oryginalny. Bo prawdziwe rydze rosną tylko pod sosnami. Tylko pod sosnami. To są najprawdziwsze z prawdziwych rydz. I jeszcze, ja bym tego wam nie nagrał. Tylko chciałem wam pokazać. Co to jest? No nie, to jest jakiś ten. To tutaj. O! Maślaczki. Zobaczcie. A ja nie mam noża. Wiecie, jakaś torba by się znalazła. I myślę, że je wezmę. Patrzcie, jakie zdrowe są. Bo szkoda by było je zostawić. Patrzcie, jakie zdrowiutkie maślaczki. No, będą na pewno bardzo smaczne. Piękne. No to, nie wiem, zdziwiłem się po prostu, że jeszcze są jakieś tu grzybki. Także dobra, jeszcze śmieciuchy oczywiście zbieramy. A przy okazji, widzicie, można i grzybków jakichś takich nazbierać. No dobra, ja je zabieram. Idę teraz te krzaki tutaj. Tam już wyciągałem. Ale tam widziałem gdzieś jakieś tam jeszcze śmieci. Tam pójdziemy. To zbieramy ten woreczek, zobaczymy. Jak na więcej nazbieramy tych śmieci. Jeszcze poszukamy tego. Patrzcie, ja wam tu pokażę. Worek, widzicie? Woreczek. Już trochę się zbiera. Powiem wam, śmierdzi, bo tam jakieś śledzie stare. Straszne to śmierdzi. Gąska. Ognista. Tutaj. A ja myślałem, że sosnowa. Dobra. Nieważne. W każdym razie biorę rękawiczki. Uciekamy tutaj pozbierać to. Jeszcze dozbieramy jeszcze troszeczkę, żeby nie za dużo było, bo wiecie, potem to ciężko się nosi, wszystko się rozrywa, to nie ma sensu. A potem poszukamy jeszcze może jaki rydz wpadnie, malutki, fajny, super by było. Chodzę tu po tych trzcinach, widzicie, tam jest jeszcze puszka, to ją wezmę. To była butelka, dlatego tu wlazłem też, ale patrzcie, że tu stoi. Kozak. Gdzie to? Muszę go dotknąć. To jest jakiś kozak. Nie wiem, czy to jest z tych czerwonych, to już starszy taki.
albo normalnej babce. No nie wiem, ale kozaczek. Hej, wychodzę z tych trzcin, biorę tą puszkę, już będziemy kończyć, bo zrobiliśmy już prawie cały wór jest. Zrobiliśmy jakieś 500 metrów, poczyściliśmy te trzciny. A my jeszcze pójdę z drugiej strony zobaczyć i to wszystko. I będziemy wracać się tędy, tu. Tam, z powrotem. I po drodze może jakiego grzybka znajdziemy. Dobra, zobaczymy. Idziemy dalej, jeszcze troszeczkę posprzątamy. Powiem wam, że jestem zaskoczony. Bo ja tu widzę znowu rydza. Patrzcie. Tam widziałem parę już takich chyba zerwanych. Tam coś było, ale patrzcie jaki ładny rydz. Piękny. Taki średniak. Wydaje się, że zdrowy, nie mam noża. W samochodzie mam, to sprawdzę. Patrzcie jaki ładny. No i patrzcie, maślaczki wpadają. Rydze wpadają. Normalnie aż niemożliwe, patrzcie. Znowu jaki maluch. Piękny. Zobaczcie jaki piękny. Myślę, że zdrowe, po prostu twarde. To jest nieładne. Zobaczcie na to. Jakie szkło. Ale dobrze tu jestem. To przynajmniej do woreczka. Słyszeliście ten klank? Zobaczcie. Znowu. Jaki ładny krycz. Nie no, jestem w szoku dzisiaj naprawdę. Ja tylko na śmieciuchy się wybrałem. Nie na rydze. A już mam czwartego. Ale piękny. No to co? Będziemy dzisiaj rydze jeść. Tak mi się wydaje przynajmniej. Widzicie, już idziemy z powrotem. Oczywiście ja już się nie nastawiam na grzyby, ale teraz z powrotem, bo bardziej tak wzrok mi ucieka, wiecie, daleko i śmieciuchy, żeby zebrać. Ale tak pod nogi patrząc, to widzicie, idzie coś jeszcze tutaj, jakiegoś rydza dopaść. W takim lesie nad jeziorem, zobaczcie. A tam jeziorko. Dobra, na razie tu już nic nie widzę, tu były trzy ładne. Także może jeszcze coś po drodze gdzieś tam znajdziemy. Tam jak pójdziemy. Zobaczymy. Ja już mam cztery, to już mi wystarczy na smak. Jeszcze muszę wam pokazać, gdzie to było. O tutaj. Zobaczcie jakie maluchy. Gąski. Jak poprzykrywane. Zobaczcie. Zobaczcie to. Z ziemi wychodzą dopiero. Jakie ładne zieleniatki. Jakie dwa małe. Ładne. Jak je tu zobaczyłem, to ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Tu co jest pod tymi śmieciami? Nie, to jest liść. Dobra, idziemy. No dobra, jesteśmy już tu przy kuble. Zobaczcie ile. Siach. I tutaj to powinno się znajdować, tak? A nie nad wodą. Te wszystkie śmieciuchy. No i dobrze, wyrzuciłem, bo już ciężko, dużo skła tam było. Mam trochę grzybków. Idziemy do samochodu i jak dojdziemy do samochodu, to pokażę wam jeszcze grzybki i się będziemy żegnać. No to dobra, ja już jestem. Morsów też dużo samochodów, patrzcie ile jest. Morsów przyjechało, żeby się pokąpać, pomorsować. A ja tu mam dla was, zobaczcie ile nazbierałem. Nie byłem dzisiaj na grzybkach i po prostu szłem sobie przez las i tam z powrotem, zobaczcie, zieleniatki, rydze piękne, zdrowe, maślaczki zdrowe, piękniusie, wszystkie, no naprawdę, no zobaczcie, aż niemożliwe, tak? A jednak, także, patrzcie jakie będą, to pójdzie na blaszę, ładnie się upiecze, a to pójdzie do jajuszka, będzie super. Ja się nie spodziewałem, bo już sezon grzybowy zakończyłem, a tu takie grzybki mi wpadły jeszcze. Ale no, dzisiaj się nie nastawiałem, bo nawet nożyka nic nie wziąłem. A widzicie, jakbym pochodził, powiem wam szczerze, jakbym pochodził tutaj, to bym może z 2-3 razy tyle nazbierał. Wziąłbym koszyk i... Ale nie. Sezon
grzybowy się skończył. Ewentualnie czasami, widzicie, mogę coś takiego zrobić, znaczy nazbierać, ale ogólnie nie nastawiam się tylko na śmieciuchy. Także dzisiaj posprzątane, tak to wygląda. Piękności takie. No to jak się Wam podobało, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, a ja uciekam, no. I tyle. Chłodno jest, dobrze, wiatru nie ma, bo w nocy był taki lekki przymrozek. Także dziwię się w ogóle, że grzybki rosną. Trzymajcie się do następnego. Papa, zdrówka Wam życzę.